Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie. Ze mną jest oczywiście Woski, a to jest kolejny sezon z naszego B-Worlda. Także siemaneczku, witamy i zapraszamy, bo zaczynamy nową przygodę. I teraz tak, ogólnie widzicie tutaj taki serwer, nagrywki 2 troszkę to jest pozmieniane, ale nie zwracamy na to uwagi, ponieważ właśnie odpaliliśmy serwer z B-Worlda i zaraz wam wytłumaczymy, co nowego tutaj się będzie działo, także wchodzimy na serwer i zaczynamy naszą przygodę. No i tak, co właściwie, coś jeszcze chcesz Woski od siebie dodać, czy zaraz będziemy wszystko tłumaczyć, co i jak ogólnie? Wytłumaczymy potem. Nowy sezon z pompą, bo zobaczycie zaraz, jaki mamy mega pomysł. Zresztą będziecie pewnie widzieli w tytule odcinka, co tutaj będzie się działo, ale wchodzimy na serwer. Woski mówił, żebym zaczął nagrywanie w tym momencie, ponieważ zobaczcie, coś mi tutaj wyskoczyło. Wybieramy sobie Pokémony, stary, już mi się to mega podoba, nie? Także słuchajcie, pomysł na nowy sezon był taki, że są to Pokémony, z tym, że będą to Pokémony w kosmosie, będziemy przenosili się do kosmosu w tych pierwszych odcinkach, myślę, że będziemy robili jakieś rakiety, aby do tego kosmosu się udać z naszymi Pokémonami i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także ogólnie, jeśli chodzi o samą paczkę, paczka nie jest duża, ale mimo wszystko jest naprawdę kozacka. Nie jest duża, ponieważ mamy słaby serwer, ale mamy za to dobre mody, które dużo wymagają, także jeśli wam się ten pomysł podoba, to teraz w tym momencie zostawiacie koniecznie kciuka w górę, bo naprawdę wydaje mi się, że Woski miał genialny pomysł, jeśli chodzi o jakby nowy sezon, to co tutaj zostało dodane. Ogólnie oczywiście paczka została stworzona przez Woskiego, link do kanału Woskiego będziecie mieli w opisie. No i co? Proszę cię bardzo, Woski. No i co? Myślę, że możemy zaczynać naszą nową przygodę. Okej, Woski, kogo sobie wybierasz, powiedz mi? Bo ja chyba Bulbazaura sobie... Ja Charmandera. Mi się Bulbazaur podoba. Ogólnie jeśli chodzi o uniwersum Pokémonów, to ja słabo się znam. Znam Bulbazaura. Znam... Właśnie ty, stary, ukradłeś mi mojego Pokémona, bo też się na niego czaiłem. Chciałem go sobie wybrać. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie Bulbazaura. W sumie dlaczego... Albo nie, ja wezmę tą małpę taką ognistą. Ja ją kojarzę z uniwersum tego Pokémonów. Weź ten Mudkip, Chimchar? Który mówisz? Który? Mudkip, ten... Wodny który? Pokémon. Który? Chyba czwarta generacja? Nie chcę wodnego. Ja chcę tego Chimchara. Chimchar. Ty będziesz miał ognistego i ja będę miał ognistego Pokémona. To może nie, może i masz rację. Dobra, wezmę. Albo dobra, w sumie. Okej. Okay. Przechodzimy do naszej przygody. Dawaj, siemaneczko! Siemaneczko Woski! Co tam witam u ciebie? Zobaczymy, jak serwer będzie nam chodził. Na razie bez lagów, na razie bez żadnych ścinek, tak jak to w pierwszym sezonie B-Worlda, ale już mi się to mega podoba, nie? Tylko tutaj wbiłem i już to te inwentory, ten cały hat tego wszystkiego wygląda naprawdę kozacko. Ogólnie jeśli chodzi o same odcinki, to chyba będą pojawiały się na razie tylko u mnie na kanale. Woski chyba do siebie nie chce wrzucać B-Worlda, ja także myślę, zobaczymy. Że będę robił. O, Woski na pewno, o właśnie, to na pewno, jeśli chodzi o Woskiego, to na pewno na jego kanale będą pojawiały się live'y z B-Worlda, także na pewno będziecie mogli wejść i te live'y oglądać i zapisy z live'ów, bo też chyba masz, nie? Zapisy z live'ów robisz, no. Także dobra, co, rozpoczynamy naszą nową przygodę, rozpoczynamy drugi sezon B-Worlda oficjalnie, także co, lecimy. I teraz, od czego by to zacząć w sumie, stary? Można tego Pokeluta tutaj, Pokechesta. A co to jest? Zobaczcie, Pokechesty jakieś nam się na mapie pojawiają. Otworzyliśmy Pokechesta i nic nie dostałem. Coś takiego. Dostałeś. Co to jest? Możesz nauczyć się ten atak swojego Pokemona. Aha, swojego Pokemona. Dobra, a jak przywołać swojego Pokemona? Ty, jak przywołać swojego Pokemona? R. Ja nie mam pod R, tak? O, zobaczcie, jest! Jest mój Pokemon. A do czego on ma od razu level 5? Przecież ja jeszcze nic... O, tak się zaczyna. Aha, czyli zaczyna się z levelem 5, jeśli chodzi o nasze Pokemony. No spoko. O, zobacz. Można mieć 6 Pokemonów, tak? Co? Zobacz co tam to jest? Co to się dzieje tam? Nie biegniemy. Wiem, to coś nowego. Ja nie mogę. O, poczekaj, walka. Czekaj, walczę tuż z kimś. Ej, co to jest? Stary, co to jest w ogóle? Nie jakieś wiem, walczę dziwne coś z Pidowem. Gdzie walczysz? Ja też chcę zawalczyć z kimś. Zaatakował mnie. A jak ty walczysz tu z kimś? Jak to się walczy? Zobaczysz. Stevie Minecraft, Pokémon, Stevie Minecraft, no kozak. Tak, z tego, jak się nazywa?
Poke Centrum, żeby wyhealować potem Pokemony. Zobaczcie, Woski trochę to uniwersum ogarnia tą modyfikację. O właśnie, Woski, to od razu powiedz nam na początek, jakie właściwie tu mody mamy dodane. Takie te najważniejsze. Nie mówię wszystkie, ogólnie jest chyba 35 Galactic modów. Galactic Craft. To są takie dwie modyfikacje, na które będziemy się bazować, jeśli chodzi o nowy sezon. Tak, no jest 35 modów, ale reszta to jest taka mniej ważna. W każdym razie te dwa mody są takie mega duże i myślę, że te mody nam wystarczą. Ej, dlaczego twój Pokémon zniknął? Level up. Zniknął, gdzie on się pojawił? Ja już wygrałem. A ja jeszcze nic nie wygrałem. I co, level dostał? Oj, level, awansowałeś, stary, level up, nice. Czekaj, zaatakuję ciebie. O! Możemy się lać? I co ja mam tu robić, ty? Dawaj. Stevie Minecraft VS Woski. Okej, okay, i akceptuję. Dobra, niech ci będzie. Waity. Wow, co to jest? Co to w ogóle jest? Jak tu się bić? Jak to działa tutaj? Fight i to masz ataki. Aha, fight. Okej. Okay. I tu mam tylko dwa ataki, tak? I później ataki mogę sobie jakieś inne nowe brać, czy coś? No, jak levelujesz, to dostajesz nowe. Czasami. Dobra, czyli... Czyli ja zacząłem, tak? Czy co to się wydarzyło teraz? Ja przegram, ponieważ miałem mniej HP na samym początku. O i dobra. Fight. Dobra. Lir. A może? Dobra, ogólnie 2 HP. Jakie 1 HP? 2 HP. No a mi ten... też. A run jak dam, to co? Będę biegł? Gdzie on będzie biegł wtedy? No Pokemon? Uciekniesz. Serio? To nie. Ja mam tylko 2 ataki, ja stary tu jest... Ale czemu ty Zobaczcie, Woski, kiedy nie gra, gra ze mną w CSGO, gra ze mną w B-World sezon pierwszy, gra ze mną nawet na Pokémony, zawsze musi wygrać. Ja nie wiem jak to jest, słuchajcie, dobra, przegrałem nie, i... Mamy nadzieję, że ta przygoda, którą tutaj rozpoczęliśmy, wam się spodoba i że zostawicie dużo lajków pod tym odcinkiem. Woski, namawiaj na te lajki, bo wy tych lajków mało zostawiacie, naprawdę. Zostawicie lajka, bo może wejdziecie na serwer. Tak, o właśnie, ale to na razie nic nie mówimy o paczce, o udostępnianiu i tak dalej, zobaczymy z czasem, jeszcze pomyślimy jak to zrobimy, w każdym razie te pierwsze odcinki będziemy robić jakieś rakiety, nasz główny cel to jest dostanie się tam w kosmos i tam rozwijanie się i tworzenie tam, dokładnie, i tam tworzenie wszystkiego od nowa, tworzenie jakby, może zrobimy zo dla Pokemonów tym razem, nie zo dla dinozaurów, to też jest dobre, także na pewno coś ciekawego wymyślimy, myślę, że pierwszy odcineczek możemy zacząć eksplorując tereny tutaj z naszymi Pokemonami. A gdzie ja mam go wyhealować? Trzeba znaleźć ten Pokecentrum, że szybko idziemy je znaleźć właśnie. No dobra, no to w takim razie zmierzamy do Pokecentrum, aby wyhealować nasze Pokemony. Także mamy już pierwszy cel naszej nowej Minecraftowej przygody. Steve'owo-woskowej. Ło, tu jaki Pokemon w ogóle. Ogólnie na samym początku chciałbym przeprosić miłośników wszystkich Pokemonów. Jeśli chodzi o mnie, bo ja nie jestem doświadczony, także jeżeli wymawiam jakąś nazwę, Woski to samo, także jeżeli robimy coś źle, czegoś nie wiemy lub na przykład wymawiamy nazwę jakiegoś Pokemona źle, to przepraszamy, oczywiście możecie w komentarzu nas poprawić, także to... Tylko... O, stary, co to jest? Green coś tam, jakieś zielone coś, nie wiem, coś to do jedzenia pewnie. Fani Pokemonów na pewno będą wiedzieć, co to jest. To się używa do robienia Pokebolów. No dobra, to... No spoko. No to dobra, jak tak, no to tak. No dobra, to dawaj. Ogólnie to... Nie wiem, wydaje mi się, że jest to naprawdę dobry pomysł. Wiem, że to mówię już któryś raz, ale sezon pierwszy się już chyba troszkę nam przejadł. Nie tylko wam, co zauważyliśmy, ale również nam. Dobra, mamy opy, także możemy sobie game moda odpalić. Teraz już... Jaki game mod? Nie mogę. Dobra, sorry, już wyłączam. Już wyłączam. Slash po... A to jeden, długo się... Długo się szuka PH. Tego? Możesz PH tylko wpisać. No i... dobra, mam successful. Wyhealowałem swojego tego Pokemona. O! No nie, ja nie chciałem tego zrobić! Stary! Dobra, a to ty dałeś mi, chciałeś się bić. Dobra, fight, teraz z tobą wygram. To nie, ja już to widzę. Woski chciał używać takiej komendy, to my teraz będziemy co chwilę mogli się bić i Woski będzie mnie cały czas atakował, bo ja będę wyhealowywał swojego Pokemona. Ja już to widzę i będę cały czas przegrywał. Dobra, okej. Jak to wyjdzie? Trochę mi się nie podoba ta animacja tutaj, jak one się biją, no ale... Możesz sobie przybliżyć scrollem. O, tak, to sobie przybliżyłem. Coś mi się zepsuło, stary. Takie mam... Można oddalić, przybliżyć. No widzę, no scrollem, ale to tak... Zobaczysz na odcinku jak to wygląda, to się chyba zepsuło. Levelujemy Pokemony, ponieważ na 16 poziomie powinien mi Charmander zewoluować w Charmeleona. Aha, i on będzie większy wtedy, będzie inaczej wyglądał. No. To kozak jest.
No, to jest mega dobre. I co, on chce się bić ze mną, czy nie? Czemu on się nie bije? O, dobra! Podjąłem się walki, dobra, fight! Okej. Okay. A, zdydałem. Jeszcze raz spróbuję. Dobra, z tym to wygram szybko. Ej, podoba mi się to, te Pokémony są kozackie, nie? Mogliśmy to w pierwszym sezonie już zrobić. To jest mega dobry pomysł. No, jeszcze większe lagi. Nie, właśnie nie ma lagów. Niż ten. Ale z tamtymi modami by były lagi. Aha, no to tak. A nie, to wtedy zamiast już tamtych modów, nie, że wszystko razem połączyć. Co ty? To by było za dużo. Udało mi się. Dostałem 10 expa. Nice. Chyba, okay, i to ja jest you won. Okej, okay, wygrałem. O, dropa nawet dostałem jakiegoś, stary, nice. A ja tu zderam jak level 10. Gdzie ty tam? Z kim walczysz? Z kim ty zdedałeś? Z kim zdedałeś? Przegrałeś? Przegrałeś? Nie. Ej, powiem ci, Woski, że te wyhealowywanie naszych Pokemonów za pomocą komendy, to ja nie wiem, czy to nie będzie za łatwe, nie? To może być za łatwe. Nie wiem. Dobra, tu jest na 9 poziomie jakiś Pokemon, to ja nie, to tego. Za... Ej, z kim ja walkę podjąłem? Czy on mnie zaatakował? Nie wiem. Grubin jakiś mnie zaatakował. No dobra, już niech będzie. A mogę uciec sobie na przykład, nie? No możesz, o, zlevelowałem. Dobra, ja się biję z jakimś Pokemonem, który mnie zaatakował chyba. No ty tu nie łaś mi, odejdź stąd. Dobra, fight. Ło, stary, ale mnie ładnie pocisnął. Dobra, to jest przegrane. To jest w ogóle trochę dziwne, że mogą cię atakować Pokemony, które są od ciebie levelowo dużo wyżej, nie? To mi się nie podoba trochę. No tak jest. No tak jest, no i nic nie zrobisz. Właśnie mnie załatwił, dobrze. Dobrze, że mamy komendę. Ale nie wiem, czy to nie jest, stary, ta komenda, której używamy za dobra. Gdzie ty jesteś? Chodź. Okej, także słuchajcie, na sam koniec odcineczka jeszcze zrobimy bitkę między sobą, zobaczymy, kto wygra, może w ale ty, bo to jest teraz, stary, niesprawiedliwe, jak ty masz na swoim Pokemonie 10 level, a ja mam na swoim Pokemonie... 12. Co? Co? 12 już masz, no. Jak masz 12, ja mam 6, no to wiadomo, że wygrasz, ale dobra. Wyzywam cię! Czekaj, walczę teraz. Z kim ty walczysz? Z tym. Kto? Tamtym typiarzem w wodzie. Którym typiarzem w wodzie? A tutaj? Co on tak nisko spadł? Okej, okay, także ostatnia runda, no koniec, ostatnia walka. No nie wiem. Wow, ładnie żeś mi ten uderzył. Ile ty masz HP w ogóle, bo mi pokazuje 22 punkty. Mi 22 punkty tylko. Także słabo. Dobra, na dwa hity. Spoko. Spoko, tylko że za takiego małego Pokemona, z takim małym levelem chyba mało expa dostałeś, co? Tak mi się wydaje. 4 tylko. No dobra, także słuchajcie, przygoda zapowiada się naprawdę kozacko. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Co? 15 level. Ze mną był oczywiście Woski, który tu toczy już kolejną bitkę. Także co, tak jak mówię, koniecznie zostawcie kciuka w górę, a odcinki będą się pojawiały jak najczęściej. Postaram się je jak najczęściej wrzucać. To będzie również oczywiście taka informacja do mnie, że te odcinki wam się podobają. Także co, ze mną był Woski, trzymajcie się, hej.